Drogowcy układają nową nawierzchnię na trasie S86 między Sosnowcem a Katowicami na sfrezowanej w ubiegłym tygodniu jezdni. Kierowcy narzekają jednak, że wbrew zapowiedziom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na trasie nie widać drogowców wieczorami czy w weekendy. Remont może być jednak prowadzony w określonych warunkach. Obowiązuje nas reżim technologiczny i przy pewnych warunkach atmosferycznych, takich jak opady deszczu, nie wszystkie prace mogą być prowadzone. Dziś kończymy układanie warstwy wiążącej na jezdni z Sosnowca do Katowic. W dniu jutrzejszym rozpoczynamy układanie warstwy wiążącej na jezdni z Katowic do Sosnowca. Również w dniu jutrzejszym planowane jest rozpoczęcie układania warstwy ścieralnej nawierzchni od Sosnowca do Katowic. Drogowcy zapewniają, że lewe i środkowe pasy obu jezdni będą miały nową nawierzchnię do 15 października. Cały remont na S86 ma się skończyć 15 listopada.